Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj spotykamy się na w sumie pierwszym w naszej bibliotece, na osiedlu Lesie, spotkanie autorskie z panią Barbarą Dąbrowską-Pietrzykowską. Nie pierwsze, bo już była tak pani. Ale za moich czasów pierwsze, tak, za moich czasów pierwsze. Spotkanie poprowadzi Jarosław Stanisław Jackiewicz. Na pewno będą interesujące tematy, pytania do naszej autorki, bo przy okazji dzisiejszego spotkania w sumie w głównej mierze, oprócz zapoznania się z postacią pani Barbary i z jej najnowszym tomikiem, Z drzewa cisowego. Serdecznie Państwa zapraszam. Zaczynajmy. Jarku, oddaję głos. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za możliwość spędzenia tutaj czasu w gościnnych progach Biblioteki na Leśnym. Dzień dobry Basiu, dzień dobry Państwu. Dzisiaj promujemy książkę właśnie Z drzewa cisowego. Książka ukazała się ze stypendium prezydenta miasta Bydgoszczy. I wydawcą jest pan Stefan Pasturzewski, obecny tutaj. Witamy serdecznie. Może na początek parę słów przedstawienia naszej autorki. Urodziła się w Działdowie, ale od wielu lat mieszka w Bydgoszczy. Z wykształcenia filolog rosyjski i pedagog. Życie zawodowe związała ze szkołą. Obecnie pracuje społecznie, lubi podróże i turystykę. Pisze teksty publicystyczne do czasopisma Pod dwóch poskulturą. Poezją zajmuje się od roku 2012. Jest współautorką zbioru poezji i prozy Kujawskim Słońcem Znaczone chwile, zbioru wierszy 27. konkursu poezji religijnej imienia księdza profesora Józefa Tischnera, antologii Nasze niepodległości, antologii Arką przez odmęty i jednodniówki Niewidomi u Leona. W 2013 roku otrzymała nagrodę Koronę Arki w bydgoskim turnieju jednego wiersza, oczywiście w klubie Arka. W roku 2018 wydała tom poetycki Z nadziei, to był debiutancki tomik wierszy. I dzisiaj promujemy drugą książkę Z drzewa cisowego. Jest to książka szczególna, bo jest to książka w całości poświęcona Leonowi Wyczółkowskiemu, jego malarstwu. Są to wiersze, można powiedzieć, ekfrazy, czyli inspirowane konkretnymi obrazami. Zresztą nawet pojawiają się tutaj tytuły tych obrazów, często w puentach wierszy. Może na początek porozmawiamy sobie, chciałbym się spytać o genezę powstania tej książki. Skąd fascynacja malarstwem Leona Wyczółkowskiego? Jak to się zaczęło? To się zaczęło w 2012 roku, kiedy w BIK-u, czyli w Bydgoskim Informatorze Kulturalnym, ukazywały się obrazy Leona Wyczółkowskiego. I zaczęłam pisać do nich wiersze, inspirując się po prostu malarstwem. I idąc za Symonidesem, który twierdził, że malarstwo jest milczącą poezją, a poezja mówiącym malarstwem. I to, żeby po prostu przemawiało. Przemawiały obrazy do słuchaczy. I to się zaczęło tak, że idąc po prostu ulicą Jagiellońską w Bydgoszczy, a był styczniowy mroźny dzień 2012 roku, spojrzałam przez okno do kawiarni artystycznej Pianola, gdzie odbywały się warsztaty poetyckie prowadzone przez Jolantę Baziak i Stefana Pasturzewskiego, bo wcześniej nie pisałam i tam weszłam, zostałam życzliwie przyjęta i tak zaczęło się pisanie wierszy. I właśnie z ogromnym trudem. Taki pierwszy wiersz to był orkiestra, a potem kolejne wiersze o różnej tematyce. No tematyka to była religijna, przyrodnicza, no i te związane wiersze z twórczością Leona Wyczółkowskiego. Tak, bo Leon Wyczółkowski jest nie tylko źródłem twórczej inspiracji w tym tomiku, ale można chyba powiedzieć, że jest bohaterem tej książki, pojawia się w tych wierszach. Opisujesz jego stosunek do przyrody, do sztuki, w ogóle do całej natury, do świata, do ludzi. I myślę, że towarzyszysz tak malarzowi w tych wierszach. I czy te wiersze są tylko jakby są komentarzami do danego obrazu, czy na ile one mogą być niezależne od danego obrazu, niezależnie
czy to jest tylko inspiracja, czy coś więcej, czy jest to rodzaj dialogu z Leonem Wyczółkowskim? Czasami jest to rodzaj dialogu. W pierwszej części to one dotyczą konkretnie obrazów, a w drugiej części to są zupełnie inne wiersze związane z miejscami pobytu malarza i z imprezami, które się odbywały na Wyspie Młyńskiej, to właśnie począwszy od 2012 roku. Pierwszy tom wierszy z nadziei, to były raczej wiersze religijne, z tego co pamiętam. Tak, to są wiersze religijne. Właśnie. Ale oczywiście wiara, duchowość też jest tutaj obecna. I myślę, że się łączy i ze sztuką, i z naturą, z przyrodą. Stanowią taką unię, jakby unia takich trzech elementów. Myślę, że to jest taka symbioza tutaj. I może przeczytamy fragment mojego posłowia, że mamy tutaj do czynienia z niemal franciszkańską miłością natury, niemal z ekstazą. Zresztą odwołanie się do wiary nie jest tu bynajmniej nie na miejscu. Świat obrazu Wyczółkowskiego i towarzyszące jemu swymi wierszami bydgoskiej poetki to swoista unia trzech elementów, trzech żywiołów, w których najczęściej ukazuje się piękno. Są to przyroda, sztuka i wiara. Mamy tu Chrystusa w Ogrójcu, brata Alberta, mądrość Koheleta, krucyfiks królowej Jadwigi z katedry na Bawelu, Maryję z bramy floriańskiej ze świata sztuki. Pojawiają się wielcy artyści, wielcy mistrzowie, tacy jak Leonardo da Vinci, Tycjan, Mickiewicz, Słowacki, Chopin. Mamy też tu Ukrainę ze spurchanami, orką, są rybacy. Jest cały świat wyczułe, będący jakby obrazem jego pięknej, mądrej duszy, duszy artysty. W wierszu Starzec od palety Dąbrowska-Pietrzykowska pisze: przyroda to odkrywanie tajemnicy oraz że kwiaty i drzewa zmuszają do zadumy. No właśnie, mi się zdaje, że to odkrywanie tajemnicy jest tu bardzo ważne. Jest taka swoista metafizyka w tych wierszach, właśnie w tym połączeniu przyrody z duchowością, ze sztuką, z wrażliwością na cały świat. A może powiedz coś na temat początków twojego pisania. Na początku był to udział w konkursach, w antologiach poetyckich. Tu była mowa chyba o konkursie poezji religijnej imienia księdza profesora Tischnera. Z tego co pamiętam, to w Ludźmierzu, zdaje się, tak? Też brałem udział chyba w dwóch edycjach tego konkursu i w dwóch antologiach, więc można powiedzieć, że znam to. Czy możesz powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło twoje pisanie? Bo myślę, że to był debiut dosyć późny, ale uważam, że dojrzały. Zwłaszcza mam tu na myśli książkę Z nadziei. Jak się zaczęła twoja przygoda z poezją? Czy ty może wcześniej już pisałaś tylko do szuflady, czy... Nie, no wcześniej nie pisałam. Dopiero mówię, jak trafiłam na warsztaty poetyckie. I ucząc się właściwie od młodzieży, bo tam dużo osób przychodziło, młodych, którzy pisali, pisząc już w szkole, więc od nich, a po prostu na początku było trudno bardzo, żeby to szlifować, ten warsztat. Po prostu chwilę przelewałam na papier. I dzieliłam się twórczością na łamach akantu. No, w innych czasopismach to nie. No i biorąc udział, jak już powiedziałeś, w konkursach poetyckich. No i jak się czułaś na tych warsztatach, na tych konkursach? Czy na ile to wzbogaciło twój warsztat poetycki? Może, nie wiem, czy spotykanie nowych ludzi, nowych poetów? Nie no, wszystkie warsztaty są kształcące, no a te, no to słowo się kształci po prostu, poprzez które się wyraża swoje myśli, uczucia, duchowość. Więc nie no, ja się czułam dobrze, a czasami tak przychodziłam nawet no, z lękiem. Bo co po prostu, jak uczestnicy ocenią to, co ja napisałam, ile jeszcze jest do zrobienia w tym zakresie, a zawsze było bardzo dużo, zwłaszcza na początku. Tak, no myślę, że to zawsze jest takie wyjście w świat z własną twórczością, to zawsze na początku jest taka niepewność, myślę, że jak dany twórca zostanie przyjęty, jak będzie to, bo to jest rodzaj konfrontacji z bardziej znanymi twórcami, z dorobkiem, z warsztatem i tak dalej.
No to może przeczytaj pierwszą partię wierszy. No i właśnie jeszcze chcę dodać, że no, trzeba być pokornym, żeby po prostu się czegoś nauczyć i słuchać tego, który po prostu inni uczą. W tym roku, to było po 20 kwietnia, ten był poświęcony Franciszce Wyczółkowskiej, bo gdyby nie Frania, to nie byłoby tej całej twórczości. Po prostu ona odbierała te wszystkie obrazy, które darował Leon komuś i dzięki temu się zachowały. Franciszka Wyczółkowska. Frania to oczy i ręce kobiety, słowa jak liszki lub motyle z war spadają westchnienia w kalejdoskop wspomnień, przywołując pamięć o życiu spakowanym do sal muzealnych, o obrazach wklejonych w fotografię czasu, o podróży życia w cieniu, o spoczynku wreszcie pośmiertnym we wtelnie. Gościna, imieniny. Artysta chodzi z głową chmura, mruży powieki przed słońcem, smakuje wisienkę na słodkim torcie. W końcu człowiek z człowiekiem pogada o sztuce, zamyśli nad akwarelą nieba i namaluje obraz płatkami tulipanów na płótnie natury. Na imieniny. Wyspa Młyńska. Rozpościera się południe. Patrzę na kruche życie tulipanów. Chwytam dzień, zieloność, kwiaty. Szeleszczą resztkami rozmów. Szepcą o goście rady. Kwiaty. Utkane z kłębów miodowej woni na pastwę dni letnich i pszczół rozkwitają pomiędzy spojrzeniem a horyzontem. Ich tchnienie otwiera chabrowe oczy artysty, pod powiekami cały ogród. Teraz ogołocone z liści i oddechu, płatków głosu, nikomu niepotrzebne, przeglądają się w słońcu, upominając o trwałość, do zenitu wspomnienia, ocal na mali. Róże. Ogród czułości. Frania zasadziła róże. Wyrosły dorodne. Leon chce zerwać płatek, by zapalić w sercu cień wierności. Zwiędną. Wiatr rozwieje myśli po rabatach. Namiętność stąpa po usłanej ziemi. On zrywa pąki, układa bukiet na płótnie i wraca do swojej róży. W pracowni malarza. Oczy nieznajomego mężczyzny patrzą z obrazu na postać w czerni. Dłonie dotykają smutku na twarzy, mroku w sercu, niewiasny. Kadry jak porwane filmy bez głosu, fabuły, puenty rozprzestują się. Zdjęcie czy portret płótno i tak ściemnieje, pokryje nalotem, żółknie. Ale portretu nikt nie zabierze. I jeszcze ostatni, portret Zofii Cybulskiej. Mam na imię Zofia. Patrzę na pana, zamyślam się. Zanim przełoży pan myśli na obrazy, chcę podejść i schować głowę w pana dłoniach. Uśmiecham się na widok pańskiej palety. Piękna. Mam twarz dostojną, suknię z owocu granatu, rękawy z brązu, niebo w gorsecie, a ręce splecione jak bukiety róż. Maluj. Dziękuję bardzo. Do tego dodam, to był właśnie pierwszy obraz wydrukowany w BIK-u. A Zofia Cybulska była żoną ucznia artysty Tadeusza. To jest tęsknota utwór. Thank you.
pytanie o twoje poetyckie fascynacje, o mistrzów, ukochanych poetów. Czy możesz powiedzieć i ewentualnie ich wpływ na twoją poezję, na twoje pisanie i czy zawsze te fascynacje, czy to by się zmieniały, czy jesteś wierna jakby, jak to wygląda? Nie, no to ja się fascynuję wieloma poetami, ale no te fascynacje się ciągle zmieniają. No. Nie lubiłam czytać Szymborskiej, ale teraz po prostu dociera do mnie, no tak. Więc po kolei, bo ja kończyłam filologię rosyjską i mnóstwo tych poetów, tak, z literatury rosyjskiej i radzieckiej też wywierało wpływ, ale to po prostu nie fascynuje się tym specjalnie teraz w tej chwili. Kazimierza Hoffmana lubię. No, no współczesnych naszych poetów to też. Tutaj w twojej poezji myślę, że bardzo ciekawą rzeczą, na którą zwróciłem też uwagę, są metafory. Bardzo piękne, nieraz metafory bardzo odkrywcze. I tutaj w posłowie zwróciłem uwagę, i tu będę może cytował. Pod czaszką skrzą się lęki poskręcane niczym korzenie. Jeszcze nie siwieją wspomnienia, dusza przedziera się przez gąszcz 60 lat. Ptasia modlitwa ulatuje jak dmuchawcy z mniszków. Kolory upominają się o nieśmiertelność. Biel przegląda się w kwiatach, słońce podpaliło drzewa, góry utkane z cierpliwości i czasu. Zwłaszcza ta ostatnia metafora mi się bardzo podoba. I chciałbym się spytać, jak to powstaje? Czy to powstaje automatycznie, naturalnie, przy okazji pisania wierszy, bo są to wiersze bardzo takie, może być proste, lakoniczne, ale wyczuwa się dbanie o warsztat właśnie. I tutaj te metafory, one są takie dosyć kunsztowne, ciekawe, oryginalne, sprawiają, że myślę, że czytelnik się zatrzymuje w lekturze. I jest to takie, no, takie ciekawe, jak to powstawały te metafory właśnie. Czy to nagle jakaś iluminacja, czy po prostu, czy był to proces pewien? Nie, no to jest raczej taki proces, bo najpierw czytam literaturę. No, dla mnie się czytało po prostu więcej pozycji literackich, no i czytam Lacant i po prostu coś czerpię jakieś wzorce, że tam są jest dużo wierszy ubogaconych metaforami, więc dlaczego moje nie miałyby być ubogacone? No tak. Myślę, że warto zwrócić na to uwagę, bo to też pokazuje właśnie warsztat poetycki autorki. Następne pytanie moje związane jest z czasem, bo zauważyłem, że czas jest bardzo ważnym komponentem treści i formy twoich wierszy. Jakby organizuje tą całą przestrzeń. Czas teraźniejszy zwłaszcza. I tu wypisałem sobie takie słowa jak, że coś gra, to dorywa, figluje, kołysze, trąca, drąży, drży, rozpływa się. Patrzę, szeleszczą, oddycha, owija, tańczą. Wszystko się dzieje jakby na oczach, na twoich oczach i na oczach Wyczółkowskiego. Jakbyś towarzyszyła mu na spacerze, tak mam wrażenie, czytając to jeszcze, na spacerze podziwiasz razem z nim drzewa, rośliny, całą naturę i to wszystko jakoś, jakbyś zatrzymywała czas swoimi wierszami. Takie mam wrażenie. I to tak współgra właśnie z obrazami Wyczółkowskiego. Czy też, też masz takie wrażenie, że czas jest tutaj bardzo ważny w tej poezji? No na pewno jest najważniejszy w poezji, no bo to działo się w jego czasie, a ja w tym czasie obecnym mogę po prostu wędrować jedynie szlakami Wyczółkowskiego i podziwiać te wszystkie wspaniałą przyrodę. No właśnie, bo ja czytając te wiersze, miałem wrażenie, jakby się znała osobiście Wyczółkowskiego. Takie miałem wrażenie, że Wyczółkowski jest tu bardzo bliski taki. Bardzo taki, jest to taki intymny portret, liryczny, taki bardzo fajny. I następne pytanie to jest o cytaty, bo jest w tej książce kilka cytatów. Może jak przytoczę kilka, jeden już chyba powiedziałaś. Ksiądz Mieczysław Maliński, sztuka jest po to, aby wyzwolić w nas, uruchomić pokłady przeżyć, które spowodują tęsknotę za pięknem człowieczym. No i oczywiście Simonides z Kios,
to, co już chyba powiedziałaś, malarstwo jest milczącą poezją, a poezja milczącym malarstwem. I następny cytat, Analizm. Coś zawsze powstaje z nadmiaru. Wielka sztuka rodzi się z wielkiego strachu, wielkiej samotności, wielkich zahamowań, niestabilności i zawsze jej równoważy. I wreszcie cytat z jednego z moich ukochanych malarzy, czyli Vincenta Van Gogha. Tak naprawdę potrafimy mówić tylko przez nasze obrazy. No właśnie, chciałem się spytać, dlaczego zdecydowałaś się umieścić te cytaty w tym tomiku? Czy one mają jakąś funkcję, nie wiem, wprowadzania w nastrój? Dlaczego te, a nie inne cytaty tych, a nie innych osób? Nie no, ja szukałam wielu cytatów, no ale akurat te, żeby po prostu były i łącznikami pomiędzy częściami tutaj i wprowadzające, a po prostu, żeby ukazywały duchowość życia. Tak. No myślę, że bardzo ciekawe jest to połączenie właśnie, to co Simonides powiedział, że malarstwo milcząca poezja, poezja milcząca malarstwo. To jest bardzo ciekawe. No i Van Gogh, że potrafimy mówić przez nasze obrazy, że tylko potrafimy mówić przez nasze obrazy, można powiedzieć przez nasze wiersze, także... No dobrze, to może następne wiersze poproszę. Od Cisu zaczniemy, bo na okładce z drzewa cisowego jest Cis z rezerwatu w Wierzchlecie. To jest ze zbiorów specjalnych biblioteki wojewódzkiej. I on tu właściwie jest najważniejszy. Cis. Cis z rezerwatu w Wierzchlecie. Korytarze kretów przecinają korzenie. Wiatr kołysze nagi szkielet cisy. Konary jęczą, a drzewo dalej grzęźnie w ziemi. Budzi się, skarży jak grające skrzypce, wzdychając do słońca. Mury wciąż płyną nad strzaskanymi wiekami. Mistrz nadaje trwałość drzewu. Z drzewa cisowego. Ja, igła, nie uniosę się na skrzydłach Ikara, nie wpadnę w objęcia słońca. Wyłowi mnie artysta o poranku, utka obraz rosą czasu. Cis przy naszej bazylice posadzono w Alei Dębów dom Leona Czółkowskiego. Dumny wyciąga wierzchołek ku niebu, przegląda w żółć i błękicie. Orzeźwia go dymska dzidła ze szmerami modłów i westki. Jesienią pajęcze siatki zasnuwają go kolorami. Kotłuje się od złota, od nut na gałęziach, szafran tajemnic radosnych, kolor pasji w sercu. Czas z nadziei wiecznej utkany wyśpiewuje rekwiem pamięci mistrza. I jeszcze sosny w gaju cisowym. Szczęście o poranku. Przyjaciel lasu chodzi pomiędzy cisami. Słucha, jak wiatr kołysze bliźniacze sosny. Ubierają złoto szelesty. Czoło zmarszczył od zadumy. Szyszki otworzyły się na dotyk słońca i czekają na krople deszczu. Umoczył pędzel w plamach słonecznych, życie sosen przeniósł na płótno, nadał tytuł dziełu Sosny w gaju cisowym. Ave Maria. Thank you.
tematyki wiary, bo to też jest, to też się pojawia. Tak jak brat Albert na przykład, czy inne postacie. Jest to wiecz niezwykły. Myślę, że warto go się z nim warto go poznać. Chrystus w Ogrójcu. Chmury wychlustały gniew. Błyskawice miażdżą czaszkę. Myśli sączą się niczym trucizna. Tysiącami kropel potu, strugami purpury. Wykrzywiona twarz, przerażenie, wieczne zaćmienie słońca. Zatopiony w odrętwieniu człowiek nie woła, czeka. Myślę, że to jest trochę jakby inny nastrój niż w tamtych wierszach, które są raczej takie pastelowe, łagodne. Natomiast tu pojawia się mrok, pojawia się cierpienie. Ale chciałbym spytać o tą tematykę religijną. Oczywiście więcej jest tego w poprzedniej twojej książce Z nadziei, ale myślę, że tutaj też jest wyczuwalna i właśnie się łączy z przyrodą, sztuką. To wszystko się właściwie łączy ze sobą w tej książce. Tu nie ma czegoś, co by nie pasowało do czegoś innego. Można to nazwać jakimś panteizmem czy duchowością franciszkańską. Mogłeś powiedzieć na ten temat właśnie związków natury, przyrody z duchowością? Nie no, tutaj w tym wierszu to po prostu inspiracja Albertem Chmielowskim. Oni się przyjaźnili, jak się ogląda filmy o Chmielowskim, to Byczółkowski przychodził na spotkanie. Więc ta duchowość to może czerpał z tej duchowości franciszkańskiej. No na pewno, tak. Zresztą było całe środowisko malarzy, pisarzy, się przyjaźnili, bo i Stanisław Witkiewicz, i właśnie Adam Chmielowski, czyli późniejszy brat Albert, i wielu, wielu innych, to Wyczółkowski właśnie, Józef Karmoński. A teraz chciał spytać o tajniki warsztatu poetyckiego. Jak się rodzi wiersz? Wiem, że to może trudne pytanie. Jak się rodzi wiersz u ciebie? Jak to, czy jest to krótkie jak błyskawica, jak piorun, czy jest to długi proces, czy może wracasz po paru dniach, czy nazajutrz do rozpoczętego wiersza, czy jest to różnie? No to jest różnie, a z reguły to długo trwa, bo długo na początku się po prostu notatki jakieś tylko robi, zarys tego, jakieś najważniejsze słowa klucze, a później to się rozwija i one leżą, dojrzewają, bo nie jest tak, że w ciągu tam minuty się napisze, no godziny, no czyli minuty przesadzam, to jest proces. To nie jest tak, chyba że się uda naprawdę coś napisać szybciej, tak. Ale ciągle trzeba i tak to poprawiać, to nie jest, że świeży wiersz i od razu jest dobry. Oczywiście. A jeszcze okazuje się, że jeszcze są jakieś braki ciągle. No dobrze, a na czym polegała praca nad tą książką? Na pewno musiałaś zrobić jakiś, mówiąc tak modnie, research, czyli po prostu poszukiwałaś tych obrazów, może w różnych muzeach, w różnych galeriach. bo wiadomo, myślę, że praca nad taką książką, która jest książką szczególną, jest książką właściwie taką monotematyczną, jest na pewno żmudna. Jak to powstawała ta książka? Nie no, to ja czerpałam obrazy z muzeów, podróżując, tam na Drogalinie to 4 znalazłam portrety, więc jak się zwiedza cokolwiek, to przy okazji, no to z reguły w większych miastach to w każdym muzeum są obrazy Wyczółkowskiego. To wystarczy je sfotografować, czy tytuły i po prostu i wpisać do tego. A jest taki wiersz Niewidomi u Leona tak. I on jest po prostu, każdy wiersz ma swoją historię tutaj. Jest ciekawy, dlatego że pani Lena z Konieczkach była prezesem Związku Niewidomych, zapraszała poetów na Dzień Poezji 21 marca i tam odbywało się czytanie, każdy czytał swoje wiersze. Ale ten Niewidomi u Leona to właśnie jest związany z rokiem Wyczółkowskiego. W 2012 roku to było. I ci uczestnicy, tak, o ten wiersz. Tak, akurat znalazłem. Niewidomi u Leona. Czytają palcami, topiąc się w świecie bez kolorów. Czują głosem nastrój przyrody. Dotykiem próbują przejść przez szarość.
i dosięgnąć nieba. Patrzą sercem na kwiaty, drzewa, korzenie, zamykając je w dłoni. Wiedzą, że praca to miłość, która przydała kształt owocu. Z rozjaśnionymi twarzami, ustami pełnymi słów, tkają z włókien wysnutych z serca. Tak, to jest ciekawe, bo po prostu niewidomi brali udział w różnych warsztatach, zwiedzali muzeum, uczestnicząc w wykładach, wyjazdach, szlakami Wyczółkowskiego. Więc dlatego powstawała twórczość jeszcze inna. Ja włożyłam tam na stoliku, są gazetki właśnie niewidomi u Leona i można zobaczyć, jak powstawały po prostu wiersze niewidomych. I tam są flaszki na końcu, więc bardzo ciekawa twórczość. No właśnie, jeszcze wracając na chwilę do przyrody, u Ciebie w Twoich wierszach jest coś takiego, że jakby nadajesz życie, dajesz życie tym wszystkim drzewom, roślinom, że to jest, że to jakby to były osoby, jakby to były ludzie, jakby to byli ludzie po prostu. I tu przeczytał fragment z mojego posłowia. Drzewa, kwiaty, rośliny, słońce, deszcz, wiatr. Pełno tu tego wszystkiego. Poprzez lekturę tych wierszy zdaje się nam, jakbyśmy i my byli w środku tego świata, świata obrazów Wyczółkowskiego. Jakbyśmy i my oddychali pełno natury, cieszyli się nią. Wszystko to jest żywe, nie ma tu materii nieożywionej. Wszystko zdaje się oddychać, radować albo cierpieć, żyć. Autorka w paru miejscach posługuje się antropomorfizacją, czyli nadaniem ludzkich cech drzewom czy kwiatom, także żywiołom. I tu fragmenty, cytaty. Wichry przestały odmawiać modlitwy. Deszcz rani żołędzie. Szyszki otworzyły się na dotyk słońca i czekają na krople deszczu. Igły zapomniały o zieleni. Jezioro skarży się. Zima gra na smyczkach strunami gałęzi. No właśnie, dlatego mi się to skojarzyło z tym franciszkanizmem, z tym podziwem dla przyrody. To to jest, że Boga możemy zobaczyć w naturze, w przyrodzie, odczuć. Właśnie, myślę, że to jest, ty w swoich wierszach też to oddajesz, właśnie tą pełnię tego sakrum, które jest obecne również w naturze. No dobrze, a może na koniec tej części pytanie o najbliższe plany. Czy masz może jakąś koncepcję na nową książkę, czy jakiś udział w konkursach? Czy... Nie no, jeżeli książka to byłaby to raczej turystyczna, bo ja lubię po prostu jeździć, tak, poetycka, zwiedzać i chodzić i to właśnie byłaby taka. A czy będzie, to czas pokaże. To prosimy o wiersze jeszcze. To może właśnie o tej muzyce tutaj przyrody, to jest związane z Goszczyradzem. W Piwonie. Wolny dzień gra w każdym płatku inną muzyką, więdnie. Kwiaty jęczą pod pędzlem ogrodnika, czekając na przytulenie. Brzoza w Goszczyradzie. Wiosna dogorywa. Zapach goździków w powietrzu. Brzoza zawiesza świt na dachu dworu, zaglądając do okna. Gałęzie w chmurach, korzenie w rosie poranka, wiatr owiewa bzami, okazając dymem. Filozof drzewa spogląda, unieśmiertelnia chwilę. Kwitnąca grusza małgorzatka. Wiosna, park w zieleni, wiel przegląda się w kwiatach. Malarz kieruje wzrok na gruszę, oblepioną jakby miodem. Z gałęzi sypią się płatki śniegu, przeciskając przez palce. Wszystko niby puch uleci i nie wróci. Kwiaty dotkną słońca i przyniosą owoc. Morze zostanie na płótnie. Wiosna ubyczuła. Słońce podpaliło drzewa po długiej nocy. Mistrz zostawia obrazy porzucone przez czas. Sad kusi wonią, odziewa go w białe szaty, upija zapachem. Myśli lekkie jak motyle, piasek w złoto zmieniają, czas w akwarele. Wiosna wnętrze pracowni artysty. Ona wdziera się do pokoju z podmuchem wiatru. Dziękuję. Ja może przeczytam jeden wiersz, właśnie tytułowy wiersz. Z drzewa cisowego, króciutki. Z drzewa cisowego. Ja, igła, nie uniosę się na skrzydłach Ikara. Nie wpadnę w objęcia słońca. Wyłowi mnie artysta o poranku, utka obraz rosą czasu.
to może to niech będzie taką puentą naszej rozmowy. Czy mają Państwo może jakieś pytania do naszej poetki? Oddaję Państwa, proszę bardzo, Marzena Lewandowska, poetka, malarka, rysownicza. Zainteresowało mnie, to znaczy tak, wiadomo, że te wiersze nie powstały w ciągu tygodnia, miesiąca czy kilku miesięcy, one powstawały przez jakiś dłuższy czas. I mam takie pytanie, czy Pani pisząc te wiersze, pisała wiersze najrozmaitsze, najróżniejsze i tylko po tym, jak te perły Pani wybierała do tego tomiku, czy pisząc wiersze miała Pani od razu na uwadze tomik Owyczółkowski, znaczy gdzie no, takim mottem przewodnią myślą jest Nowy Owyczółkowski i tworzyła Pani specjalnie już do tego tomiku. Kiedy powstał zamysł, żeby z tych wierszy powstała ta książka? Nie no, te wiersze powstawały, jak mówiłam, od 2012 roku i one czekały na swoją kolej tutaj, a w międzyczasie pisało się różne o różnej tematyce. A głównie to miałam teczki i odkładałam w jednej religijne, do drugiej te o Wyczółkowskim, a potem jeszcze inne. To były te najważniejsze, z których udało się tomik stworzyć. Więc dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli może ktoś z Państwa jeszcze, pan Stefan Pastużewski, wydawca książki. Barbarze Dąbrowskiej-Pyszykowskiej jako zjawisku socjologiczno-kulturowym czy społeczno-kulturowym, a potem jako zjawisku literackim. Zjawisko społeczno-kulturowe jest dość charakterystyczne dla tego etapu dziejów, który przeżywamy. Mianowicie mniej lub lepiej wykształcone kobiety w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ale przede wszystkim te, które obyły się z kulturą, które doświadczyły kultury, bowiem PRL robiło dużo na uprzykniania naszej kultury, no nagle znalazły się na emeryturze. Mają znaczy to dużo czasu naszego wolnego i zaczęły zastanawiać się, co ze sobą zrobić. No i właśnie zajęły się, te panie zajęły się twórczością. Niektóre zajmują się twórczością malarską, inne właśnie muzyczną. A tutaj mamy do czynienia z twórczością, znaczy literacką. No i z takiego podejścia, czy w każdym razie z takiego startu, bo jest to jakoby, znaczy to start od nowa. No narodziło się bardzo ciekawe zjawisko literackie. Jak bym je scharakteryzował? No przede wszystkim jest to bardzo surowy mimo wszystko. Surowy, ale to samo znaczy to ze świeżością, znaczy bardzo świeże. Świeże zjawisko, znaczy literackie. Barbara Dąbrowska-Pieszykowska ma ogromną odwagę i to jest właśnie taka odwaga twórcy, który no nie jest obciążony, można powiedzieć, historią literatury. Nie jest obciążony, tak jak tutaj dwie poetki tutaj na sali, znaczy to twórczością wieloletnią, tak jak Marzeny Lewandowskie, czy Krystyny, znaczy to Wuler. Po prostu od nowa, znaczy to zaczęła zresztą i w sposób taki właśnie, znaczy to bardzo odważny, no trochę po omacku, no dobrze, że się skontaktowała z warsztatami, znaczy literackimi, ale gdzie nie było obciążeń historyczno-literackich, ale nie było obciążeń właśnie Mickiewiczem, Słowackim, czy Herbertem, czy tam Miłoszem. Można było pisać od siebie. Ale w sposób właśnie poetycki. I to Barbara, znaczy Dąbrowska-Pieszykowska nabyła podczas tych warsztatów. No i teraz, ale okazuje się, że ta poezja, bo tak ja wyczuwam, czy zdolność literacka, można powiedzieć, czy talent literacki, bo tu mamy do czynienia z niewątpliwym talentem literackim, on cały czas tkwił znaczy to w tej autorce. No i nie miałem jak dotąd, załóżmy, szans znaczy do wydostania się, no potem się wydostał. W związku z tym mamy do czynienia z bardzo no, wartościową z punktu widzenia artystycznego, warsztatowego twórczością. Stanisław Jackiewicz, Józef Jackiewicz zwrócił uwagę na bogactwo metaforyki. I to takiej właśnie, ja też na to zwracam uwagę. I to takiej, załóżmy, niespotykanej metaforyki, takiej właśnie, znaczy takiej naszej to bardzo ważnej metaforyki. Mało z innych środków artystycznych. A więc właśnie to jest efekt, właśnie, że nie jest obciążona doświadczeniem literackim, bo oprócz metafor i takich rzadkich, znaczy to porównań, nie pojawiają się, załóżmy, inne, znaczy środki, znaczy artystyczne.
Znaczy, bo kolejna sprawa, to też tutaj prowadzący zwrócił uwagę, znaczy próba opisywania tego, co się dzieje. Czyli po prostu to nazwą, znaczy to czasem. I faktycznie ta poetka, która jakoby wychynęła, załóżmy, z nieobecności literackiej, znaczy patrzy w sposób bardzo świeży, bardzo, załóżmy, taki, znaczy otwarty na ten świat i próbuje ten świat opisać. Próbuje ten świat opisać, utrwalić może bardziej utrwalić, ale też również ten świat i zewnętrzny, i swój wewnętrzny. Próbuje opisać właśnie tym warsztatem literackim, którego się cały czas uczy. Którego się znaczy to cały czas uczy. Ale znaczy jest to, znaczy to bardzo, bardzo świeże, ale za tym tkwi, to ja jeszcze raz podkreślam, ukryty i dobrze nieobjawiony talent. Znaczy, bo poetą się, zresztą, tak od razu nie staje. Jeśli chodzi o to sformułowanie, że poetą się bywa. Poetą się albo jest, albo się nie jest poetą. Znaczy to, że bywać. Znaczy była znaczy to poetką, tylko że nie pisała, można powiedzieć. Znaczy to nie pisała. Kolejna właśnie cecha charakterystyczna właśnie tej twórczości to no, odwaga w poszukiwaniu nowych tematów. No tu mamy właśnie temat, znaczy te malarstwa, czyli po prostu to się nazywa w literaturze ekfrazą, ale były też wiersze, znaczy religijne, to wiersze, pamiętam te wiersze, z którymi no, się stykałem, z którymi się może czasem kłóciłem, bo one były też takie bardzo, bardzo takie odważne, znaczy bardzo świeże, znaczy to wiersze, znaczy religijne. Chociaż czasem pani Barbara, pani pamięta, pani za bardzo ulegała tym pewnym dogmatom, znaczy religijnym, czy takim pewnym sformułowaniu, znaczy to modlitewny, ale pani z tego wyszła. Pani z tego wyszła. My wiesz, mamy do czynienia to złe pojęcie wiersze, znaczy to turystyczne. Nazwijmy, znaczy to wiersze peregrynacyjne, znaczy to wiersze związane znaczy to z wędrówkami. Znaczy to jest kolejna pasja, no bo autorka, zresztą w sposób taki, znaczy to bardzo odważnie nie ukrywa siebie. Jest turystką, znaczy lubi znaczy wędrować i przywozi właśnie z tych takich różnych znaczy wędrówek, bo te warsztaty nasze, zwane przez Aleksandrę Brzozowską kółkiem, one cały trwają, znaczy i przywozi stamtąd znaczy to różne, zobaczymy, znaczy takie właśnie obrazy właśnie takie, że coś się dzieje, że gdzieś tam wyszedł jelonek, a tam zresztą jeszcze się przewrócił, a to jakiś płot i tak dalej. I także, znaczy jest to twórczość wciąż powstająca, jeszcze ja chciałem podkreślić, że dwunastoletnia. Tylko dwunastoletnia, bo pytał, trochę się przyznaje do tego, że wcześniej nie pisała. Ale była poetką. Właśnie na tym że polega, że była poetką, bo to dopiero teraz, znaczy to wychodzi, no taka siła wyrazu i chęć powiedzenia inaczej, o tym, co jest, znaczy to o tym co się widzi. Ja podziwiam świeżość, mimo że ten, nie będę tam tego jakiegoś wieku, ale no, jest osobą na emeryturze, ale podziwiam świeżość właśnie takiego pisania i to właśnie to taką właśnie, no, znaczy jeszcze raz znaczy to podkreślę, znaczy taką, można powiedzieć, no to też może złe pojęcie, ale w psychologii znaczy nie ma taką ignorancką odwagę, to znaczy ja wiele nie wiem, ale jestem odważny, ale coś powiem, to nic mnie nie hamuje. W poecie znaczy każdy poeta musi być ignorantem, to nie może być naukowiec, to nie może być ktoś, kto załóżmy no, przemyślał znaczy, tą całą filozofię, on musi załóżmy jakoby odważnie, załóżmy jakoby od nowa, i wciąż może ewentualnie to samo, znaczy, bo to w końcu o niczym innym nie piszemy, jak to się mówi, dwa wielkie tematy, znaczy w poezji to miłość i śmierć. Wciąż znaczy to o tym samym, znaczy, ale inaczej. Kończę tą swoją właśnie przydługą, znaczy tę wypowiedź. No jestem pełen podziwu tutaj dla tej pani, która się właśnie fali tych perelowskich pań wykształconych. Zawodowo załóżmy, ale też obytych z kulturą, znaczy, bo gdyby nie była obyta z kulturą, to by się do kultury znaczy, to nie zwróciła. Ja nie wiem, jak te obecne panie, te, które się zajmują teraz internetem, te, które załóżmy gdzieś tam w sklepach sprzedają, według mnie one nie są obyte z kulturą. Jeżeli one przejdą właśnie na okres znaczy, emerycki, to one będą się bardziej zajmowały
rozrywką, jakąś tanią konsumpcją, a nie właśnie naszym takim bywaniem w kulturze i tworzeniem w kulturze. No. To tyle mogę powiedzieć. Dziękuję. Ja jeszcze może też proszę, Aleksandra Brzozowska, projektka, proszę. Ponieważ z Basią jestem już od samego początku, właśnie na tym słynnym kółku poetyckim, jak ja to nazywam, i jestem pełna uznania, jeżeli chodzi o tempo takiego, o progres. Po prostu z wierszy, które no były takie, no, jakie były, prawda? Ja tutaj nie mam prawa oceniać. Cały czas idziesz do przodu. Każdy rok przynosi w twojej poezji, idziesz coraz wyżej, bo moim zdaniem jest wielu poetów i poetek, które pisały dobrze i cały czas piszą dobrze, ale ten progres jest taki malutki. No, one są podobne 10 lat temu i obecnie, a u ciebie nie, u ciebie jest po prostu ogromna różnica między wierszami, w moim oczywiście mówię tutaj odczuciu, między wierszami sprzed 5-7 lat, a obecnymi. Obecne wiersze są naprawdę świetne, metafory to już nie mówię, bo nieraz sobie czytam, mówię, jak ona to robi, ale bardziej mnie fascynuje to zjawisko właśnie takiego pięcia się do góry. Każdy rok jest coraz lepszy poetycko. Dziękuję, myślę, że na tym może zakończymy. Dziękuję Państwu bardzo. Państwa i moim gościem była poetka Barbara Rosowska. Zapraszam do rozmów w kuluarach, ewentualnie jakieś zdjęcia i po prostu poproszę. I do zamówienia książek. Jeżeli ktoś z Państwa nie ma, to proszę. Bardzo prosimy. Mm-hmm.